Jezus Chrystus. Witam Was w kolejnym odcinku naszej wakacyjnej szkoły modlitwy. Dzisiaj będziemy mówić o uwielbieniu w modlitwie indywidualnej. Zwykle uwielbienie kojarzy nam się z modlitwą wspólnotową. Jednak prawdziwa modlitwa uwielbienia ma wypływać z naszego serca. Jest ona fundamentem modlitwy, tak jak miłość jest fundamentem życia rodzinnego. W słowniku języka polskiego możemy przeczytać, że uwielbiać to otaczać kogoś czcią i miłością, albo inne znaczenie, bardzo coś lubić. Dopiero kiedy się kochamy, nasze prośby, wdzięczność, pomoc, uwagi, krytyka czy nawet spory mają właściwy sens. Bez miłości to wszystko ma charakter załatwienia interesu i rozrywki. Miłość nadaje temu właściwy sens. Podobnie jest także u podstaw naszej modlitwy. Jeśli nie ma uwielbienia, kiedy zwracamy się do Boga, to jest tak, jakbyśmy załatwiali sprawy w urzędzie. Natomiast kiedy w naszej modlitwie, w naszej relacji z Bogiem pojawia się uwielbienie, wówczas ta modlitwa jest autentyczna, jest prawdziwa. Bo Bóg jest dla nas kimś zachwycającym, kimś wspaniałym, dobrym. Bez świadomości tego, że Bóg nas kocha, modlitwa nie ma chrześcijańskiego wymiaru. Tak naprawdę cała Ewangelia streszcza się w jednym krótkim orędziu. Bóg jest miłością. Miłością bezwarunkową i bezinteresowną. On nas tak umiłował, że dał nam swojego Syna, aby umarł za nas na krzyżu, abyśmy mieli życie wieczne, aby nikt nie umarł. I dopiero kiedy odkryjemy tą prawdę w sobie samym i dla nas samych, dojdziemy do pełni modlitwy i pełni życia. Zazwyczaj nie mamy problemu z modlitwą prośby, dziękczynienia czy przebaczenia. Ale kiedy przychodzi do modlitwy uwielbienia, to już nie jest tak prosto. Istotę modlitwy uwielbienia najlepiej może zobrazować prosty przykład. Mały chłopczyk chce mieć rower. Na początku prosi: tato, proszę, kup mi rower. Mamy modlitwę prośby. Potem, kiedy dostaje wymarzony pojazd, dziękuję za niego tacie. Modlitwa dziękczynienia. Następnie wsiada na rower, jedzie, cieszy się i myśli sobie: wow, jaki mój tata jest fajny. I to jest właśnie modlitwa uwielbienia. Zachwycenie się, zwykłe ucieszenie się tym, że mamy takiego tatę, tą chwilą, korzystanie z tej chwili. A potem to prowadzi do kolejnej formy modlitwy. Modlitwy wstawienniczej, bo chłopiec mówi: poproszę tatę, żeby kupił taki rower mojemu bratu. Inny przykład szczerej i prawdziwej modlitwy znajdujemy w Piśmie Świętym. W Ewangelii Świętego Marka możemy przeczytać: a gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trądowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać je ubogim. I przeciwniejszym rali. Lecz Jezus rzekł: zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczynek względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również na jej pamiątkę opowiadać o tym, co uczyniła. Widzimy tutaj, że kobieta przychodzi do Jezusa, czyli modli się. O nic nie prosi, za nic nie dziękuje, za nic nie przeprasza, nawet nie słucha Pana Jezusa i nie rozważa Jego słów, nie medytuje. Ona po prostu przychodzi bez powodu i daje Mu najcenniejszą rzecz, jaką posiada. Wylewa na Niego drogocenny olejek. Jak nas coś zachwyca, czujemy się wspaniale i chcemy, by to trwało i się nie kończyło. Samo patrzenie sprawia nam przyjemność. Teraz, kiedy byłam nad morzem, mogłam nieustannie na nie patrzeć. Zachwycało mnie w każdej wersji. Zawsze było piękne, olbrzymie, niepojęte ludzkim wzrokiem. Mogłam patrzeć i patrzeć. I właśnie do takiego trwania w zachwycie i patrzenia wzywa nas Bóg. Jeśli na widok piękna przyrody
potrafimy się zachwycić, to tym bardziej możemy tego doświadczyć na modlitwie. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daje świadectwo jedynemu Synowi, w którym zostaliśmy przybrani za synów i przez którego uwielbiamy Ojca. Uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich źródłem i celem. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Uwielbienie jest jak prawienie Bogu komplementów. To jest taki moment na modlitwie, gdy po prostu zachwycam się Bogiem. Gdy mówię Mu, że jest Bogiem, ale że jest Bogiem dla mnie, moim Bogiem, w moim życiu. To jak wyznanie miłości między kobietą i mężczyzną. Ty jesteś ta moja jedyna, Ty jesteś ten mój jedyny. I właśnie to powiedziała kobieta w Betanii, wylewając z tego cenny olejek. Ale zauważmy jeszcze jedno. Modlitwa uwielbienia jest też irracjonalna. Wspomniana kobieta nie myśli o tym, co mogłaby zrobić za pieniądze ze sprzedaży tego olejku. Ilu biednym mogłaby pomóc. Ona po prostu z miłości cały olejek wylewa na Jezusa. Modlitwa uwielbienia może wydawać się właśnie bez sensu, ale na tym polega przyjście do Niego i stanięcie przed Nim takie bezinteresowne, dla Niego samego. To rozlanie przed Bogiem wszystkiego tego, co mamy, bezinteresownie i bezpowrotnie. Ale uwaga, mam dobrą wiadomość. Uwielbienia da się nauczyć. Jak? Święty Ignacy w swoich ćwiczeniach duchowych napisał kilka wskazówek. Człowiek został stworzony po to, aby Boga chwalić, czcić i Jemu samemu służyć. I właśnie na podstawie tego zdania powstały trzy kroki, które teraz Wam krótko przybliżę. Do każdego kroku będą ćwiczenia. Możecie wtedy zatrzymać film i je wykonać, albo wrócić do nich później. Pierwszy krok – chwalić. Aby kogoś chwalić, trzeba go najpierw poznać. Dlatego najpierw musimy poznać Boga. Nikt, tym bardziej Bóg, nie lubi pustych komplementów. On chce, abyśmy przed Nim nie udawali. Co najważniejsze, mamy poznać Boga swoim sercem, a nie intelektem. Święty Piotr, gdy rozpoznał Jezusa na brzegu, rzucił się do wody i popłynął. Oszalał z radości, bo poznał Go swoim sercem. Takiego poznania Boga nie da się nauczyć z książek, z katechezy, z kazania, z konferencji. Ono dzieje się we mnie w środku i co ważne, u każdego inaczej. Jak więc poznać Boga sercem? Zrób teraz małe zadanie. Wymień na głos 5 rzeczy, za które chciałbyś podziękować Bogu, za rzeczy, które uczynił w Twoim życiu. I zakończ tą modlitwą chwała Ojcu. To jest ten moment, kiedy możesz wcisnąć pauzę. Jak się czułeś? Odpowiedz sobie szczerze na to pytanie. Czy trudno, czy łatwo przyszło Ci podziękować Bogu? Bądź szczery przed sobą i przed Bogiem. Bardzo ważne, aby nie udawać na modlitwie. Nie ściemniaj, mów Bogu jak jest. Bądź prawdziwym sobą, takim, jakim nikt Cię nie zna. Nie udawaj, tylko wejdź w głąb siebie, wejdź głęboko w modlitwę i nie bój się swoich uczuć. Nazywaj je. One nie są złe, tylko neutralne. One coś Ci mówią. To, co czujesz na modlitwie, jeśli nawet to jest jakaś złość, lęk, strach, to nie jest grzech. Jeśli zauważasz takie uczucia, to bardzo dobrze, bo wiesz, w którą stronę pójść. Kiedy zaczynamy się modlić spontanicznie, zaczynamy czuć. A te uczucia pokazują nam, jakiego Boga znamy. Jeśli znasz Boga chrześcijańskiego, to nie masz problemu z dziękowaniem Mu. Jeśli widzisz Go faktycznie takim, jakim jest naprawdę, to jak święty Piotr oszalejesz z radości. Ale jeśli masz smutne i trudne uczucia,
to może w głębi serca nie poznałeś prawdziwego Boga. To znaczy, że wierzysz w Boga chrześcijańskiego, ale znasz Go tylko intelektem. Znasz Boga, w którego chcesz wierzyć, ale w głębi serca widzisz Go inaczej. I to jest zupełnie normalne. Bo to, jaki masz obraz Boga, zależy od historii, od całej historii Twojego życia. Ale to znaczy także, że Bóg jest blisko Ciebie i chce to uzdrowić. Kiedy się skaleczysz, ranę trzeba zdezynfekować, ale to piecze, boli, szczypie. I tak samo jest tutaj. Te trudne uczucia i emocje pokazują Ci poranione miejsca, które Bóg dotyka swoją miłością i uzdrawia. Bóg, pokazując prawdę o sobie, dotyka naszych ran i zmienia nasze myślenie o Nim. Wystarczy Mu tylko pozwolić. Poznawanie Boga to jak poznawanie człowieka. Im więcej czasu z Nim spędzasz, tym lepiej znasz Go i tym bardziej zmieniają się relacje między Wami. A jak zrobić to w praktyce? Po pierwsze, po prostu namiot spotkania. To czas na poznawanie Boga w Jego Słowie. Czytaj Pismo Święte, wyobrażaj sobie Jezusa, słuchaj Jego słów, patrz, co robił dla innych i siebie wstawiaj w miejsce tych innych osób. I ćwiczenie. Przypomnij sobie dzień wczorajszy lub dzisiejszy i znajdź jedną sytuację, w której był obecny Bóg. Daj sobie czas na znalezienie jej. Następnie wymień jeden przymiotnik, który określałby Boga w tym momencie, jaki Bóg Ci się tam pokazał. Kolejny etap. Przypomnij sobie osobę, w której łatwo jest Ci spotkać Pana Boga. Zobacz, że On w niej jest. Postaw ją sobie przed oczami. Spróbuj powiedzieć, jaki jest w tej osobie. A teraz popatrz na siebie. Znajdź Boga w sobie. Znajdź taki moment w swoim dniu, w którym widziałeś Boga w sobie. I powiedz, jaki On jest. Aby poznać Boga, trzeba szukać Go we wszystkim, żeby przekonać się, że jest taki sam, jak w Piśmie Świętym i naprawdę działa w moim życiu. Dlatego warto zmienić okulary na takie bez filtru, które zakrywa nam Boga w codzienności naszego życia. Niby wszystko widzimy, ale ten filtr usuwa Boga z naszego życia. Zdejmij te okulary i zobacz, że Bóg jest we wszystkim. Drugi krok. Czcić. Ten krok wiąże się z czwartym przykazaniem Bożym. Czyli ojca swego i matkę swoją, byś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. O co tu chodzi? Mamy czcić, czyli mamy szanować swoich rodziców, kochać ich i ufać, że wszystko, co robią i czego chcą, to dobro dla nas. I tak jak dzieci ufają swoim rodzicom, tak my mamy zaufać Bogu. Ten krok to jest takie wezwanie do jeszcze większego zaufania Panu Bogu. A zaufanie to jest moja zgoda na wszystko. Akceptacja moich słabości. Tego, że moje plany się sypią, że coś mi nie wychodzi, że wszystko jest nie tak, jak bym chciała, jak sobie zaplanowałam. Zgadzam się, że jest źle. Zgadzam się, że mnie to boli. Zgadzam się, że jest mi smutno, że z czymś sobie nie radzę. Zgadzam się z tym, że się boję. Po prostu się na to zgadzam. To przestać ciągle samemu sobie ze wszystkim radzić. To przede wszystkim stanąć w prawdzie przed sobą takim, jakim się jest. Zaakceptować to i zaufać Bogu, że On wie lepiej. Niech On tu działa, bo wie lepiej. Spójrz na Abrahama. Bóg nieustannie wystawiał go na próbę. Poprosił go, żeby złożył mu swojego syna w ofierze. I on to zrobił. Czynił tak, jak Bóg go prosił. Ale jak wiemy, ta historia nie kończy się z ofiarą z Izaaka. Poprzez zaufanie budujesz relacje z Bogiem. Pozwalasz Mu się w tym ćwiczyć. A gdy dotykasz swojej słabości, swojej niemocy, możesz wtedy właśnie spotkać Boga i doświadczyć Jego mocy. A to dopiero prowadzi do szczerego uwielbienia. To nie jest tak też, że musisz całego Boga poznać, aby móc Mu zaufać. Ufamy Panu Bogu na tyle, na ile Go znamy.
w werset 14 z psalmu 25 najtrawniej pokazuje, na czym to ma polegać. Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa moje nogi z sidła. Polega to na tym, że nie zajmuje się tym, żeby wyrwać się z naszych sideł, żeby poradzić sobie z czymś i wszystko po swojemu rozwiązać. Tylko patrzy na Boga. Patrzymy Niemu w oczy, bo tylko On może nas z tego wyciągnąć. Nasze życie duchowe i nasza modlitwa nie są wtedy aktywnym działaniem. Wręcz odwrotnie, w pewnym sensie przechodzę na pewną bierność. Patrzę na Boga i pozwalam Mu działać. Panie Boże, chcę, żebyś zrobił to, co Ty chcesz. Rezygnuję z dramatycznej walki, żeby sobie poradzić ze swoim życiem i zaczynam patrzeć na Niego. Próbuję zaufać. Uświadamiam sobie, że moje życie nie jest w moich rękach i nie muszę panicznie ze strachem utrzymywać je, żeby zaraz mi nie wypadło, żeby coś się nie stało. Zmieniam myślenie. Od teraz moje życie jest w rękach Boga i to On mnie trzyma. Zaufanie to tak naprawdę taka modlitwa przewracania oczami właśnie. To odwracanie wzroku od tego, co trudne, co nas rani, co jest naszym problemem i patrzenie na Boga. Aby uwielbiać Pana, musimy zmienić perspektywę patrzenia. Mamy podnieść wzrok do góry i patrzeć na Boga, a nie skupiać się na naszych codziennych obowiązkach i problemach. Nawet kiedy nie masz ochoty, kiedy chce Ci się płakać, kiedy wszystko Ci się wali, wychwalaj Pana. Błogosław, a nie złorzecz. Czasami modlitwa uwielbienia jest też pełna poświęcenia i bólu. Ale to jest Boże lekarstwo, dzięki któremu zamiast rozpamiętywać, marudzić, narzekać i tylko się żalić, przestajesz skupiać się na sobie, a skupiasz się na Bogu. A tym samym wielbiąc Go, wychwalając Jego moc, sam napełniasz się pokojem, radością, miłością. Odrzucasz gniew, smutek, żal, strach. Sam Bóg wtedy może przyjść do Twojego serca. I tylko z Nim w swoim wnętrzu może okazać dobre człowiekowi. Tylko mając Chrystusa w swoim sercu, możesz błogosławić tym, którzy Cię ranią. Uwielbienie to taki moment, kiedy w końcu nie mówię Bogu, jak wielkie są moje problemy, tylko moim problemom mówię, jak wielkiego mam Boga. Boga, który jest większy od problemów, jest większy od mojego grzechu. Bóg z każdego cierpienia potrafi wyprowadzić jeszcze większe dobro. I kształtowanie ufności wobec Pana Boga jest właśnie taką drogą do budowania relacji. Im bardziej ufamy, tym mocniej kochamy. I nasza relacja z Nim się rozwija. Ufność w Boga tak naprawdę nie jest działaniem. Zaufanie Bogu to styl życia, to sposób, w jaki żyję, jaki prowadzę swoje życie duchowe. Podobnie jak przy poznawaniu Boga, tutaj też możemy zauważyć, że uwielbianie Go to nie zasypywanie gradem pięknych słów. Uwielbianie Go to zgoda na to, że w naszym życiu jest tak, jak jest i wiara w to, że On ma nas w swoich rękach, nie wypuści nas z nich, a to, co się dzieje, ma jakiś sens. Uwielbianie prowadzi do takiego prawdziwego poczucia, że jestem w rękach Boga, że On mnie trzyma. Nie skupianie się na tych sidłach, na problemach, ale patrzenie na Boga i docenianie Go. Oczy swoje zwróć na Boga i to wystarczy. I zadanie dla tego kroku? Kiedy doświadczysz jak coś trudnego, jakiś lęk, słabości, zaakceptuj to bez narzekania i módl się słowami, na przykład: Panie Boże, Tobie ufam. Wierzę, że to ma sens. Kształtuj mnie i pomagaj mi być bliżej Ciebie. I trzeci krok. Służyć Mu. Uwielbiamy Pana Boga przez to, że Mu służymy. To nie jest taka służba, w której mamy szefa i on wyznacza nam zadanie, które mamy wykonać. A my po człowieku odkaczamy kolejne punkty i zmieniamy swoje życie. Służba Pana Boga, Panu Bogu, to w naszym rozumieniu współpraca z Nim. A współpraca zakłada to, że jesteśmy przyjaciółmi. Łączy nas coś głębokiego. Nasze serca są jakby związane.
Czyli w ludzkim sercu pojawiają się pragnienia, które są takie, jakie ma Bóg. I tymi pragnieniami zaczynamy żyć. Chcemy, żeby one nas prowadziły. Zaczynamy patrzeć Bożymi oczami na innych ludzi, na siebie, na cały świat. To samo pragnienie i to samo spojrzenie. Ale aby z kimś współpracować, właśnie musimy go najpierw poznać i mu zaufać. Poznanie Boga prowadzi do zaufania Mu, a relacja z Bogiem, czyli uwielbianie Go i kochanie, bez zaufania są niemożliwe. Ale musimy też Go wyczuć, nauczyć się Jego sposobu działania w nas, rozpoznawać Jego głos w swoim sercu. I tego każdego z nas uczy Duch Święty na głębokiej, wytrwałej modlitwie serca. Ja Wam nie powiem, jak to zrobić, ale Duch Święty Wam w tym pomoże. A w czym mamy współpracować z Bogiem? W budowaniu Królestwa Bożego. Czyli w tym, by świat zaczął bardziej kochać Boga. A gdzie? Tu i teraz, gdzie jestem. W moim środowisku, w mojej rodzinie, w mojej szkole, w pracy, we wspólnocie. Współpraca z Panem Bogiem dotyczy przede wszystkim tego, żebyśmy kochali Pana Jezusa, który bardzo często mówi właśnie o tym, że mamy budować Królestwo Boże, czyli miłość, która się rozprzestrzenia. I dzieje się tak zawsze wtedy, gdy zaczynamy kogoś kochać, kiedy uważnie słuchamy, kiedy staramy się zrozumieć drugą osobę, gdy umiemy wybaczyć, okazujemy cierpliwość, łagodność, uśmiech. Święty Ignacy powiedział, że prawdziwa miłość nie wyraża się w słowach, ale w czynach. I Pan Bóg wzywa nas do miłości właśnie takiej. Ten ostatni poziom uwielbienia, współpraca z Nim, to jest poziom, który zmusza nas do tego, żeby się przyłamywać, przekraczać samych siebie i robić coś dla innych. To często kosztuje, ale uwielbienie dokonuje się w wolności. I to wszystko się dokonuje w wolności. Zawsze mamy wybór. Bóg nie chce niewolników, ale przyjaciół. Najpierw musimy chcieć coś zrobić. Wyjść z inicjatywą. Nie czekać, aż Pan Bóg coś zrobi. Musimy chcieć kochać, przebaczyć, uśmiechnąć się do kogoś, być łagodni, opanowani. Musimy chcieć to zrobić. A wtedy w nasze działanie wstępuje Duch Święty i współpracujemy z Bogiem. Podsumowując, w modlitwie uwielbiania nie chodzi tylko o to, żeby Panu Bogu mówić o tym, jaki jest cudowny i wspaniały. Ta modlitwa ma doprowadzić do tego, że chcemy czynić wokół siebie dobro. Te trzy kroki, o których przed chwilą mówiliśmy, nie są krokami, które robimy wchodząc po schodach. Nie są kolejnymi poziomami do zdobywania. To są raczej kroki taneczne, które przeplatają się ze sobą i wspólnie tworzą wspaniały i coraz doskonalszy układ. Można powiedzieć, że uwielbienie to taniec z Panem Bogiem, w którym to Pan Bóg jest stroną prowadzącą. Można więc powiedzieć, że uwielbianie jest tańcem z Bogiem, w którym poznajemy się lepiej. Ufamy sobie bardziej i zaczynamy otwarcie współpracować ze sobą w dziele miłości. Trudno zaufać komuś, kogo się nie zna. Ale ryzykując i ufając Mu, poznajemy Go trochę lepiej. I tak samo podejmując współpracę, poznajemy lepiej i zaczynamy ufać. Uwielbienie dzieje się w sercu, które zbliża się do Boga, które Go widzi, które próbuje Mu zaufać w sytuacji trudnej i które próbuje się przekroczyć, pokochać mimo bólu. Modlitwa uwielbienia powinna obejmować całego człowieka, jego ciało, serce, umysł. Całą sobą mam chwalić Boga, ale w zgodzie z samym sobą. Masz tak chwalić, jak czujesz w tym momencie. Masz ochotę wychwalać Boga śpiewem czy tańcem? Proszę bardzo. Ja czasami w domu śpiewam pieśń i po prostu tańczę. To też jest modlitwa. Tak przecież przed Bogiem modlił się król Dawid. Można przybrać każdą postawę ciała, która wyraża naszą miłość i uwielbienie dla Boga. Ale warto dodać, że modlitwa uwielbienia to przede wszystkim trwanie przy Bogu i może to być na przykład adoracja w ciszy. Modlitwa psalmami w liturgii godzin, chwila ciszy i bezradności w kościele, trwanie na mszy na siłę, mimo kryzysu, podzielenie się z kimś swoim świadectwem
pięknym czy bolesnym, doświadczeniem tego, jak Bóg działa w Twoim życiu. Wszyscy jesteśmy Kościołem uwielbiającym Boga i dzięki Niemu możemy dać temu wyraz na wiele różnych sposobów. Każdy tak, jak czuje i jak potrzebuje w danym momencie. I zadanie na koniec. Ułóż własną modlitwę uwielbienia Boga. Własny psalm wielbiący Boga, w którym wyrazisz wszystko to, czego doświadczyłeś w swoim życiu czy podczas tych ćwiczeń. Napisz psalm, tak jak robili to pierwsi chrześcijanie, tak jak robił to król Dawid. Napisz psalm wychwalający Boga. Dziękuję.